Utworzenie Imperium Galaktycznego było krokiem na drodze ku pełnej stabilizacji galaktyki i podporządkowania jej chaotycznej natury silnemu centralnemu rządowi. Jednak ostatecznie wielki plan Palpatina oraz wynikające z tego okrucieństwa Imperium stały się przyczyną galaktycznej wojny domowej, która ponownie pogrążyła galaktykę w chaosie. A więc nieudolna polityka Republiki oraz korupcja zostały po prostu zastąpione przez własną wersję Imperium. Wizja Palpatina to jedno, natomiast zupełnie inną kwestią jest sposób jej realizacji. Imperator nie zajmował się bowiem bezpośrednio wszystkimi sprawami w Imperium, ponieważ wokół siebie miał zaufanych ludzi, którzy w większości przypadków odciążali go od zarządzania Imperium. Po objęciu roli lidera, indywidualne umiejętności nie są już tak istotne. Lider ma obowiązek umiejętnie oceniać kompetencje innych ludzi i zatrudniać tych właściwych, którzy będą kontynuować jego dzieło. Bez względu na to, jak wielką władzę Palpatine posiadał w galaktyce, nie mógł kontrolować wszystkiego. Zadanie to przypadło osobie bardzo zaufanej i zdolnej do jego wykonania. Kimś takim był wielki Moff Uilhuv Tarkin z planety Eriadu. Niezależnie od tego, czy inni widzieli stosunkowo nienormalnego i nieprzyjemnego człowieka z morderczą naturą, Imperator widział w nim bratnią duszę. Na lata przed wojnami klonów Tarkin zwrócił uwagę Sidiousa jako człowiek o wielkich ambicjach, który wierzył, że silni i inteligentni sprawują władzę, utrzymując kontrolę nad resztą. Po deklaracji nowego porządku Tarkin dołączył do nielicznej grupy obok Vadera, Rajfa Sinara i Frona, którzy stanowili bliskich zaufanych Palpatina i byli odpowiedzialni za niektóre z najważniejszych projektów i operacji Imperium. Niemniej jednak to właśnie Tarkin wraz z Vaderem weszli w skład nieoficjalnego triumviratu rządzącego Imperium. Tarkin niezachwianie wierzył w potęgę Imperium. Stworzył wizję galaktyki zjednoczonej pod rządami jednego Imperatora, który zapewniłby powszechny pokój. Aby to osiągnąć, Tarkin uważał, że Imperium musi dysponować znaczną siłą militarną. Zagwarantowałoby to, że przeciwnicy, którzy zakwestionują ich pozycję, spotkają się z natychmiastową odpowiedzią. Tarkin sądził, że nie było to możliwe z Republiką i obwiniał głównie Senat za brak kompetencji w tych sprawach. Po upadku Republiki i ogłoszeniu nowego porządku w celu zjednoczenia światów i powstrzymania ich przed wzajemnym konkurowaniem, Imperator powołał regionalnych gubernatorów, którzy z czasem zaczęli przejmować coraz większą kontrolę nad wyznaczonymi im sektorami. Skuteczny proces mający na celu likwidację Senatu raz na zawsze, ostatniego przeżytku Starej Republiki. Niedługo po zmianie władzy w galaktyce, Tarkin jako regionalny gubernator zewnętrznych rubieży został wyznaczony do ponownej oceny programu żołnierzy klonów, aby ustalić, czy będzie on przydatny dla nowego imperialnego wojska. Imperium nie postrzegało klonów jako przydatnych, głównie przez astronomiczne koszty związane z ich produkcją, szkoleniem i wyposażeniem. Tarkin, podobnie jak wielu innych w Imperium, gardził żołnierzami klonami i postrzegał ich jako nie więcej niż biologiczne roboty, którym brakuje lojalności. Jednak był pod wrażeniem bardziej zaawansowanych klonów, takich jak komandosi, którzy stali się nowymi instruktorami dla żołnierzy TK, a jeszcze bardziej Clone Force 99. Podziwiał ich umiejętności bojowe i chciał sprawdzić ich lojalność w najgorszy możliwy sposób, nakazując im wyeliminowanie partyzantów. To oczywiście sprawiło, że najlepiej wyszkoleni żołnierze Starej Republiki stali się wrogami Imperium. Ostatecznie największym błędem Tarkina w kwestii klonów i Kamino było zlecenie admirałowi Rampartowi zniszczenie Tipoca City i innych placówek na planecie, choć można było to potraktować jako brutalny sposób na zapobieganie dostaniu się kaminoańskich praktyk i technologii w niepowołane ręce, nie było to również dobrze przemyślane. Jak wiemy, kaminoanie są mistrzami swojego fachu i nie ma nikogo lepszego w galaktyce, kto rozumiałby klonowanie tak dobrze jak oni.
to doświadczenie w technologii klonowania było czymś, czego Imperator Palpatine potrzebował, aby utrzymać siebie przy życiu. Prawdziwą wartością Kamino nie były bowiem placówki, ale Kaminoanie, ich wiedza i osiągnięcia badawcze. Oczywiście naukowcy ci zostali przeniesieni na górę Tantis, aby kontynuować tam swoją pracę, ale całkowite zniszczenie ich domu i wszystkiego, co zbudowali przez te wszystkie lata, mogło mieć tylko jeden rezultat. Po takim akcie nie było mowy, aby Kaminoanie współpracowali z Imperatorem czy Imperium w realizacji różnych projektów. Powodem, dla którego Tarkin zniszczył Typoka City, jest jego czarno-biały pogląd na świat. Tarkin uważał bowiem, że każdy jest taki sam. Albo dąży do władzy, albo próbuje ją odebrać innym. Nie przemyślał możliwości stworzenia korzystnego układu z Kaminoanami. Zamiast tego wolał zaszczepić strach i oczekiwał, że ten strach zmusi ich do zrobienia tego, czego chce od nich Imperium. Zniszczenie Kamino przez Tarkina nie tylko zniszczyło każdy cenny ośrodek, ale także wznieciło rebelię klonów, która zakończyła się zniszczeniem każdego pojedynczego rejestru badań na górze Tantis, w tym projektu Nekromanta. Stocznie Mon Calamari były dumą sektora Calamari już 4000 lat przed bitwą o Yavin. Pod koniec istnienia Republiki byli oni kluczowym partnerem Rendili, produkując różne statki wraz z rozwojem własnych projektów. W trakcie wojen klonów poparli Palpatina, a po przekształceniu w Imperium Galaktyczne w 18 roku przed bitwą o Yavin, Imperator powierzył Tarkinowi misję zagwarantowania lojalności Mon Cala lub spacyfikowania jej w przypadku odmowy. Najpierw Tarkin wysłał imperialnego ambasadora, aby zawarł porozumienie z królem Licharem. Wkrótce przybył swoim okrętem flagowym i pozostał na pokładzie, podczas gdy Vader z inkwizytorami wylądował na ziemi, aby dokładniej rozeznać się w sytuacji. Nieoczekiwanie prom transportujący ambasadora Telvara, który wracał z powrotem do Tarkina, eksplodował, zabijając wszystkich na pokładzie. Tarkin bez wahania rozpoczął atak na miasto, nie przeprowadzając żadnego dochodzenia. Założył od razu, że to wszystko sprawka Mon Calamari. To, co powinien zrobić, było dość oczywiste i logiczne. Zarządzić blokadą orbitalną Mon Calamari. Podobnie jak Federacja Handlowa uczyniła to z Naboo. Lecz Tarkin, kierując się swoją niezmienną ideologią, wolał pokazać Mon Calamari prawdziwą potęgę Imperium poprzez zniszczenie miasta. Rozkazał on swojej flocie rozpocząć bombardowanie planety. To zmobilizowało Mon Calamari do użycia swoich okrętów, aby wydostać się spod okupacji, a następnie dołączyć do floty Sojuszu. Ta sama flota pomogła później rebelii stworzyć flotę do walki z Imperium, a później jej część przypuściła atak na Scarif, aby wykraść plany Gwiazdy Śmierci. Okazało się, że Mon Calamari nie była zamieszana w zabójstwo imperialnego ambasadora. Wszystkiemu winny był ukrywający się na planecie zbuntowany Jedi, który podłożył bombę w promie. Można zatem śmiało stwierdzić, że Mon Cala nigdy nie chciała wchodzić w konflikt z Imperium i zależało jej na pozostaniu neutralną. Tarkin jednak zbyt szybko przystąpił do działania i w ten sposób przyczynił się do kreacji jednego z największych wrogów Imperium, a także głównego dostawcy okrętów dla rebelii, które stały się fundamentem armady Sojuszu Rebeliantów. Deklaracja nowego porządku, a wraz z nią ustanowienie nowych praw, nie zostało przyjęte z entuzjazmem, zwłaszcza na światach położonych dalej od jądra. Mieszkańcy planety Gorman zorganizowali protest przeciwko nowym podatkom wprowadzonym przez Imperium. Ogromny tłum protestujących zajął lądowisko, które miało być wykorzystywane przez imperialne statki przybywające do pobierania podatków. Lecz nie jest jasne, w jakiej konkretnie formie – kredytów, zasobów lub czegoś innego. Kiedy imperialny statek przybył na Gorman, zamiast odstraszyć tłum protestujących, dowódca statku Wilhuff Tarkin rozkazał wylądować. W rezultacie zginęły dziesiątki osób, a setki zostało rannych. To okrucieństwo, mimo niewielkiej skali w porównaniu z innymi działaniami Imperium, było przełomowym momentem w tym, jak Imperium było postrzegane. Ze względu na położenie Gorman bliżej jądra,
Dla wielu była to wiadomość o zagrożeniu ze strony Imperium w samym sercu galaktyki. Był to wyraźny przykład, jak Imperium rozwiązuje protesty w przeciwieństwie do Republiki. To, co stało się na Gorman, dało ważnym postaciom w Senacie, takim jak Bail Organa czy Mon Mothma, kolejny argument, aby zacząć sprzeciwiać się imperialnej tyranii poprzez utworzenie sojuszu rebeliantów. Kilka lat przed bitwą o Yavin, Imperium odkryło ogromne złoża minerałów i metali, takich jak donium, służące do budowy okrętów, a także cenniejsze kryształy Kyber na planecie Lothal. Tarkin, jako gubernator zewnętrznych rubieży, sprawował tam kontrolę, mając na celu utrzymanie infrastruktury na najwyższym poziomie, aby zapewnić wsparcie dla imperialnej ekspansji. Zamiast odpowiednio zagospodarować teren zgodnie z długofalowym, stabilnym planem, zaczął wysiedlać rolników z ich ziemi, aby umożliwić Imperium wydobywanie minerałów i tworzenie kolejnych kompleksów przemysłowych. Jednak zamiast przydzielić tym rolnikom inny kawałek ziemi, lub przynajmniej zapewnić im dom, przeniósł ich do obozu przesiedleńczego, który stał się znany jako Tarkin Town. Z czasem znaczna część powierzchni została wyeksploatowana w celu pozyskania surowców mineralnych dla Imperium. Ponadto planeta została poważnie zanieczyszczona przez imperialne fabryki pojazdów oraz myśliwców, w tym projekt Frona TIE Defendera. Działania te spowodowały bunt i niefortunnie dla Tarkina Lothal było miejscem działania załogi ducha. Rebelia przybierała na sile, imperialne wojska zostały ostatecznie pokonane, a Imperium straciło nie tylko źródło kluczowych surowców, ale także wielkiego admirała Frona i szansę na dalsze testowanie, a później wdrożenie TIE Defendera, prawdopodobnie najlepszego myśliwca swojej ery, do szerszego użytku w imperialnej flocie. Tarkin poparł projekt TIE Defendera, sprzeciwiając się wykorzystywaniu funduszy na projekt rozwijany przez Krennika. W rzeczywistości jego rzekomy sprzeciw wobec Gwiazdy Śmierci był jedynie zabiegiem politycznym, ponieważ pozwalało mu to obwiniać dyrektora za wszelkie niepowodzenia, pozostawiając sobie swobodę przejęcia programu i usunięcia Krennika po jego zakończeniu. Po zniknięciu Frona i zniszczeniu fabryki TIE Defender, Tarkin zarządził przeniesienie funduszy projektu na projekt Gwiazdy Śmierci. Program TIE Defender dobiegł końca, a większość myśliwców zostało wycofane z użytku. Zarówno to, jak i wcześniej wspomniane złe decyzje przyczyniły się w niewielkim stopniu do upadku Imperium. Decydujący cios miał dopiero nadejść i był bliski ukończenia. Tarkin wiedział, że zanim Imperium będzie w stanie przejąć całkowitą kontrolę, potrzebuje czegoś, co umożliwi im narzucenie swoich rządów. Ostateczny symbol doktryny Tarkina. Gwiazda Śmierci. Zaprojektowana przez Geonosian superbroń, swoją budowę rozpoczęła w trakcie wojen klonów. Następnie Imperium przejęło kontrolę nad stacją w celu jej ukończenia. Tarkin wierzył, że kontrolowanie ludźmi może być niezwykle łatwe dzięki prezentacji przytłaczającej siły. A superbroń Imperium, zdolna do niszczenia całych planet, sprawi, że każdy świat w galaktyce odczuje przed nimi strach. Imperator zgadzał się z Tarkinem i przyznał mu ogromną ilość środków na budowę i ukończenie Gwiazdy Śmierci, kosztem innych projektów, na przykład projektu TIE Defender. Ostatecznie, gdy stacja bojowa była bliska ukończenia, Sojusz Rebeliantów dowiedział się o nowym przerażającym niszczycielu planet, budowanym przez Imperium. Zorganizowali oni udaną misję, wykradając plany Gwiazdy Śmierci z nadzieją na znalezienie wady konstrukcyjnej, którą mogliby wykorzystać. Tarkin specjalnie się tym nie przejął. Jego zdaniem Gwiazda Śmierci była niezniszczalna, a rebelianci nie mieli żadnych szans. Tarkin dostrzegł możliwość zniszczenia całego sojuszu w pojedynczym strzale wymierzonym w Yavin 4. W ten sposób Imperium stałoby się niepowstrzymane, a zaszczepiony strach po zniszczeniu sojuszu zniechęciłby każdego, kto próbowałby zacząć kolejną rebelię. Taki triumf z pewnością umocniłby jego miejsce obok Imperatora. Jednak jego wiara w doktrynę strachu zaślepiła go na tyle, że nie mógł dostrzec potencjalnych konsekwencji swoich działań oraz wad swojej idei. Strach przed siłą, którą chciał zaszczepić,
przyniósł odwrotny od zamierzonego rezultat. Sojusz podjął ryzyko i udało im się zniszczyć symbol potęgi Imperium. Symbol, który był budowany przez 2 dekady, a następnie zredukowany do atomów w mgnieniu oka, zabierając ze sobą samego autora tej idei. Po bitwie o Yavin wiadomość o zwycięstwie rebeliantów rozeszła się po całej galaktyce, co spowodowało, że wiele światów zadeklarowało swoje poparcie dla sprawy sojuszu. Uświadomili sobie, że jeśli ta mała grupa rebeliantów była w stanie zniszczyć superbroń Imperium, to co dopiero mogą osiągnąć liczniejsze grupy. Ta pojedyncza iskra odwagi nad Yavinem rozpaliła ogień nadziei w całej galaktyce. Strach, który Tarkin miał zamiar zaszczepić obywatelom Imperium, nigdy nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Pewien mistrz Jedi rzekł: strach prowadzi do gniewu, gniew prowadzi do nienawiści. Ten strach ostatecznie przerodził się w nienawiść do Imperium. Doktryna Tarkina zawiodła. Chociaż większość winy spada na niego, nie jest on jedyną osobą odpowiedzialną za upadek Imperium. Wszak Palpatine, choć wściekły na Tarkina, kompletnie niczego się nie nauczył. Zaraz po zniszczeniu pierwszej Gwiazdy Śmierci rozkazał zbudować kolejną, jeszcze większą, rozpoczynając tym samym ostatni rozdział niechybnej klęski Imperium. Wraz ze zniszczeniem drugiej Gwiazdy Śmierci nad Endorem, śmiercią Vadera i samego Imperatora, rządy terroru Imperium dobiegły końca. A wszystko to głównie z powodu idei, że ludzie mogą być kontrolowani poprzez strach. Błędne przekonanie, które zmusiło galaktykę do walki o wolność. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest wasza opinia na temat Tarkina. Zachęcam do subskrybowania kanału Moraband oraz zajrzenia na Patronite po jeszcze więcej materiałów z uniwersum Star Wars. Do usłyszenia i niech moc będzie z wami.